Marcin Dobrowolski przed mikrofonem Hajkesztok, czyli program, który nadajemy prosto z naszej hajkeszowej redakcji w studiu na Kijowskiej 5. Za oknami możecie zobaczyć warszawskie tramwaje, które regularnie i z częstotliwością wysoką przejeżdżają, a w naszym studiu jest Kamila Sidor. Cześć. Twórczyni Geek Girls Carrots. Nie chcecie, no tak, wszedłbym w buty jakiegoś po prostu, jakiegoś szowinisty, bo chciałem powiedzieć, przyzwyczajony do tych tytułów, wiesz, prasowych, kobieta w nowych technologiach, ale to jest przecież głupie, no po prostu jesteś specjalistką nowych technologii, od startupów technologicznych, od wykorzystywania technologii w biznesie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Chciałbym wam wszystkim przypomnieć, abyście udostępniali te transmisje na swoich wallach, aby jak najwięcej osób je zobaczyło, ponieważ wszyscy możecie zadawać pytania do Kamili, która będzie z nami przez najbliższą godzinę. Zachęcam was do tego. Kamila, zacznijmy od tego, że kiedy spojrzałem na listę twoich nagród, Twoich wyróżnień. No, rzeczywiście ta lista jest bardzo długa, bo tak z pamięci mówiąc, to tam jest na przykład lista Top 100, czyli te najlepsze, takie najbardziej przyszłościowe umysły Europy Środkowej. Strasznie fajna rzecz, bo i ludzie z Bałkanów, Europy Środkowej, krajów bałtyckich, to była taka lista stworzona przez Financial Times, przez Google'a, przez Republikę. Tak. Mhm. Byłaś również wyróżniana w konkursie Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Olgi Kozierowskiej, ale też byłaś na takim fajnym programie stypendialnym Sekretariatu Stanu Stanów Zjednoczonych, taki program stypendialny, w którym na przykład Nicolas Sarkozy brał udział. Tak, i Tony Blair. Tak. Wyróżniano się za właśnie to wspieranie kobiet w technologiach, za twoją działalność aktywistyczną, taką społeczną, ale powiedz mi tak między nami i wszystkimi osobami, które nas oglądają, co dla ciebie, co ty uważasz za swój największy sukces? Tak, z czego jesteś najbardziej dumna? Dobre pytanie. Tak, myślę, że Geek Girls Carrots to jest ten projekt, z którego jestem najbardziej dumna i z tego, że on powstał, ale chyba bardziej z tego, że on się rozwinął i że zaczął działać tak naprawdę ostatnio beze mnie. I kiedy widzę, że osoba, która następna przyjmuje po mnie i następna i to działa, jest chyba lepsze, większe, o większych zasięgach, większych budżetach, to myślę, że to jest sukces. To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo wiesz, jest taki... W historii Kościoła, jako historyk się lubię się czasami na to powoływać, w historii Kościoła mówi się, że na przykład weryfikacja zakonów duchownych następowała wtedy, kiedy umierał ich założyciel, czyli odchodził de facto założyciel. I czy on był w stanie wychować sobie następców, stworzyć sobie następców, którzy dalej mogli nieść te jego myśl, dalej mogli nieść to, co on zainspirował? Ciekawe porównanie do zakonów. Chodzi o organizację po prostu. Faktycznie tak. Faktycznie jest tak, to też była dla mnie jakaś próba i próba dla organizacji, natomiast myślę, że to już mamy za sobą. Ponieważ od 2 lat nie jestem CEO, nie jestem prezeską, nie jestem nikim z punktu prawa istotnym w tej organizacji. Organizacja działa i ja uważam, patrząc z boku, że działa lepiej. Geek Girls Carrots. Geek, no to jest oczywiste. Geek Girls, to w sumie jest też połączenie w miarę oczywiste, ale skąd te marchewki? No właśnie, tutaj historia jest bardzo prosta, ponieważ wcześniej założyłam z moją przyjaciółką firmę, która się nazywała Rybki Podróżniczki i wymyślałyśmy tą nazwę... To jest zdolność. Ale Rybki Podróżniczki były wymyślane przez pół roku. Mieliśmy wielkie debaty na temat nazwy, jaka domena, jaka nazwa i tak dalej. I później nie zrobiliśmy z tego biznesu żadnego, się zmęczyłyśmy wymyślaniem nazwy, więc przy następnym projekcie, a okazało się, że Geek Girls Carrots był to następny mój projekt, powiedziałam do swojej koleżanki, słuchaj, nie traćmy czasu na nazwę. Geek Girls jest za bardzo generyczną nazwą, dużo jest takich rzeczy, Geek Girls, dodajmy coś. Myślałyśmy o pizzy na początku, no bo co... Pizza. Ale Geek Girls Pizza? Myślałyśmy o Geek Girls Pizza, ale pomyślałyśmy sobie, że... Dlaczego pizza? Bo myślałyśmy, okej, jak ludzie kodują, to
to, co jest dla nich takie bliskie. Tak, tutaj doszliśmy do wniosku, że no, jest o pizzę, no ale pizza jest niezdrowa. A myślę, że nie, no, musi być coś zdrowego, coś cool. Już przeczuwałyśmy trendy wegetarianizmu pewnie i zdrowego odżywiania się. Teraz są takie, wiesz, mieszanki, które podobno niektórzy programiści jedzą, po prostu taka mieszanka, która zapewnia ci podstawowe składniki. A to ja to w ogóle kiedyś jadłam parę lat temu, chyba w 2009 roku, Soylent. Okej. Okay. A to możemy o tym jeszcze porozmawiać. Dobra. Kończąc historię Giger's Carrots, pizza była niezdrowa, doszliśmy do wniosku, że można też jeść marchewki podczas kodowania. Przecież. Nazwa powstała w ciągu 5 minut, szybko za sobie tam domenę kupiłyśmy, handle na Twitterze zarezerwowałyśmy i Facebooka sobie zrobiłyśmy i tak powstała ta nazwa. Więc nie ma tam wielkiej historii za tym, dużo ludzi dopisuje różne historie, że na przykład motywowanie nie kijem, a marchewką na przykład. Różne dookoła tego historie powstają, natomiast historia jest bardzo prosta. Chciałbyśmy jak najszybciej pizza mieć źle brzmi. Znaczy źle brzmi. Dokładnie. W znaczeniu takim moralnym, no bo jest... To jest niezdrowa po prostu. No tak. A propos jedzenia i takiego właśnie suplementowania się. W 2009 roku będąc na festiwalu Burning Man w Nevadzie. W 2009? Tak. W 2009... A nie, czy to nie był 2009? Przepraszam. W 2009 pierwszym raz byłam na Burning Man, a w 2015 albo 2014, nie pamiętam teraz, byłam drugi raz i wtedy mieliśmy ze sobą Soylent, czyli tą mieszankę... Którą się miesza z wodą i to jest... Nie, to nawet już było z wodą, rozumiem. Bo później okay. Faktycznie zrobili proszek i dodawało się wodę. My mieliśmy takie koktajle. Tak. I to się szło na imprezę rano, brało się dwa koktajle i to naprawdę zastępowało. Człowiek nie był głodny, czuł, że zjadł obiad i kolację. Zapytam od razu was, czy nas słychać, bo tutaj mamy komentarz jeden, że słabo słychać redaktora, czyli mnie, rozumiem. Więc dajcie znać. Słychać nas? Piszcie w komentarzach. Jak nie, to będę powtarzać pytania, które dostałam. Spoko. Damy radę. No i oczywiście tak, witamy wszystkich was, którzy nas oglądacie. Tak, cześć. I koniecznie udostępniajcie te transmisje i dawajcie pytania, które będziemy zadawać Kamili Sidor, twórczyni Geek Girls Carrots. Zacznijmy od samego początku. Kiedy się narodziła twoja znajomość, nie wiem, jakaś relacja z technologiami? Czytałem w jednym wywiadzie, że wszystkie pieniądze z pierwszej komunii wydałaś na Commodore 64. Dokładnie. Mam ten komputer jeszcze w domu u rodziców. Ale grałaś na nim? Tak, oczywiście. No, co mogłam innego robić? Historia jest taka, że faktycznie wszystkie pieniądze zebrane, pojechaliśmy z moim tatą, kupiliśmy komputer i pamiętam, mogliśmy wytrzymać i już wszystko rozpakowaliśmy w samochodzie. A oczywiście bez prądu, więc tylko zobaczyliśmy, jak to wygląda i tak. Oczywiście grałam, były wtedy jeszcze kasety takie magnetowe, z taką taśmą. Tak, pamiętam takie oczekiwanie, żeby się wgrało. Tak. I nie zawsze się dobrze wygrywało. Ja miałam dwóch braci i miałam siostrę. Siostra była niezainteresowana komputerami, a z braćmi zawsze walczyliśmy, mieliśmy różne tam rzeczy do walki. Kto siedzi przy komputerze, aż ustanowiliśmy zasadę, że jak ktoś siedzi z joystickiem, to już nie można tej osoby wyrzucić siłą. Ale jak już pójdzie do łazienki, to sorry. Ktoś zajmuje miejsce. I tak graliśmy i pamiętam, była taka gra Gianna Sister. I później w 2011-2012 wyszła ona na iPada. I chyba dwa dni naprawdę, jak ludzie grają w jakieś tam takie gry przygodowe przez tydzień, to ja w tą taką bardzo prostą grę 2D, ponieważ pamiętam z dzieciństwa, grałam chyba przez 2 czy 3 dni. No tak, to jest taki mały powrót do przyszłości. I to wtedy zaczęło się pewnie programowanie, prawda? Bo wiele osób właśnie... Niestety nie. Ja chciałam, bardzo mnie interesowało, bardzo chciałam zobaczyć, o co chodzi z tą grą i czy ja jestem w stanie w jakiś sposób podpatrzeć, jak ona jest zrobiona. Natomiast ja mieszkałam na małej wsi, na Podlasiu i nikt nie był w stanie mi pomóc. Nie miałam ani dostępu do książek. Pamiętam to zainteresowanie, natomiast na grach się skończyło. Natomiast ja w szkole podstawowej od 5 klasy, a to było w 1995 roku, miałam informatykę. To był ten czas, to był jakiś program dla małych i średnich miejscowości, który dostarczył komputery, jakieś oprogramowanie. Tak. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, gdzieś tam kiedyś wpadło. Ja miałam informatykę od 5 klasy podstawówki i tam robiliśmy rzeczy w DOSie.
a później był taki Norton Commander. Tak? To w tym, i ja miałam zajęcia, miałam klasówki z tego. Więc to nie było programowanie. To raczej było taka obsługa, jak stworzyć pliki, raczej no, takie bardzo proste rzeczy. No, ale to otwierało jednak, wiesz, ta świadomość, takie odkrywanie tej przestrzeni, że ty możesz coś zrobić w tym komputerze, że tak. To nie jest tylko to, że komputer dostarcza ci jakichś emocji, ale emocje wywołuje to, że zaczynasz tak, coś faktycznie. Tworzyć. I miałam takiego nauczyciela, który robił coś takiego, że mówił, to ja wam powiem, co ja chcę otrzymać i osoba, która napisze te wszystkie polecenia jednym ciągiem, dostaje na przykład piątkę. Czyli już on nas wymuszał, żeby myśleć 5-6 kroków do przodu, a nie żeby każdy krok po kolei robić i patrzeć, co się wydarzy. Ale to było takie raczej styczność, bym powiedziała, raczej z komputerem niż z technologią, która jest, i z internetem. Ponieważ internet też miałam 97-98 rok, używałam, a później oczywiście modemy i te słynne hasła rodziców. Rozłącz się z tym internetem, bo muszę do cioci zadzwonić. Tak. I oczywiście ten cudowny dźwięk łączenia się. Dokładnie. Nie? Z tym. Dokładnie. Natomiast technologiami się zainteresowałam jako dorosła kobieta, kiedy skończyłam SGH i poszłam do pracy do korporacji i czułam, że w tej korporacji coś jest nie tak. Coś jest nie tak, że to nie tak miało moje życie wyglądać. Ja miałam takie marzenie wielkie, idąc na ESG, że ja będę pracowała w dużych międzynarodowych korporacjach, będzie ciekawie, kreatywnie, że ja będę brała udział i będę decydowała o ważnych rzeczach i będę się rozwijać i w ogóle. Okazało się, że praca w korporacji, w marketingu jednak wyglądała inaczej. Ja czułam, że to, o czym marzyłam, staje się, nie jest. To nie tak miało być. No to ja ci na chwilę przerwę, bo wydaje mi się, że to jest takie częste marzenie osób. No, powiedzmy tak, ja się wychowałem też pod Warszawą. Ta Warszawa była gdzieś obok i oczywiście no była, ale jednak moje dzieciństwo było spędzone w miejscowości takiej popegeerowskiej i w szkole tysiąclatce i tak dalej. I te marzenia o pracy zawodowej w dużej korporacji, to rzeczywiście trochę się teraz można śmiać, że to były jak marzenia z takiego serialu TVN-owskiego, wiesz, wieżowce, korpo, te garnitury, biurka. I w tym było coś pociągającego dla było. Osób. Było, zdecydowanie dla mnie było. Z perspektywy mojej miejscowości dostanie się do Szkoły Głównej Handlowej było już sukcesem, już rodzice byli dumni, więc to trochę wyglądało inaczej, natomiast nie tak to miało wyglądać. Ja powiem ci, że do dziś mam coś takiego, że cieszę się, kiedy wchodzę do biurowców. Zawsze mnie to troszeczkę fascynuje, te korporacyjne open space i tak dalej. Ja niestety czuję duszność. Czuję duszność, jak wchodzę do takich, gdzie nie ma świeżego powietrza, nie można okna otworzyć, to jest dla mnie, chcę uciekać. Natomiast technologie przyszły w momencie, kiedy to poczucie pewnego sposobu rozczarowania i trochę marazmu mnie dopadło. I jak wybrałam się na pierwsze spotkanie Auli Polskiej, to chyba był lata 2007-2008. Pozdrawiamy Artura Kurasińskiego. Zobaczyłam, że tam spotkałam ludzi, właśnie nie technologię, ale ludzi, którzy byli kreatywni, byli odważni i mieli niesamowite wizje dotyczące świata. I ja takich ludzi szukałam. I ich tam spotkałam i wtedy pomyślałam, nie, ja muszę być z tymi ludźmi. Ja muszę tam być. Mhm. To są ci ludzie. W tej społeczności. W tej społeczności, z tymi ludźmi. To byli moi ludzie. Ja tak sobie nazywam ich wariatami, którzy mieli czelność powiedzieć, że my zmienimy świat, nie wiem, hoteli, taksówek, wszystkiego. W jaki sposób będziemy rekrutować ludzi i tak dalej. Który to jest rok, żebyśmy tak się osadzili? 2007-2008. Okej, 7-8. No tak, jeszcze przed Uberem, jeszcze przed Airbnb. Tak, przed aplikacjami mobilnymi. Mhm. W takim sensie, jak my teraz rozumiemy, że każdy robi aplikacje. Wtedy, jak się robiło aplikacje w Polsce, to każdy, kto zrobił aplikację, był w top 10. Przypominamy, że wszyscy możecie zadawać pytania do Kamili Sidor. Pozdrawiamy Karolinę Gerlich, która powiedziała, że nas słuchać bardzo dobrze. Cieszymy się z tego. Kamila, to no tak, 2007-2008 rok. Ty odkrywasz tę społeczność. Dokładnie. Poznajesz ludzi, którzy
nadają, jak to się mówi, na tych samych falach, ale macie, jakby czujesz się dobrze w ich środowisku. I co dalej się dzieje, powiedz? Bo, no i zastanawiam się, co mam zrobić, żeby tam być. Tak, a no nie w tym korpo. To nie było takie oczywiście. No, żeby nie być w korpo, a być z tymi ludźmi. I to nie było takie oczywiste, ponieważ w korporacji oczywiście miałam umowę o pracę, pensję. Trzynastkę miałam. Trzynastkę? Tak, bo pracowałam w takiej korporacji, która jest, no, jest miała trzynastki, nie wiem, czy teraz ma trzynastki. No to przed kryzysem, więc wiadomo. Dokładnie. Ja weszłam tam mniej więcej w czasie kryzysu, ale jeszcze się załapałam na te jakby stare benefity. I zastanawiam się, co zrobić. I to nie było takie jasne. Ja nie mogłam rzucić pracy, miałam jeszcze kredyt studencki, no tak. Oczywiście ten polski, nie amerykański, więc po prostu nie było mnie stać na to, żeby próbować, nie wiem, robić startupy i tak dalej. Więc postanawiałam, że ja będę chodzić na te spotkania, będę poznawać ludzi i będę się uczyć. Czytać. Te crunch'a, uczyć się, próbować różnych rzeczy. I w pewnym momencie spotkałam człowieka, który zaproponował mi pracę przy organizacji Startup Weekendu, pierwszego w Polsce. I on zakładał nowy fundusz i zaproponował, właśnie przez to, że się tam poznaliśmy, stamtąd się znaliśmy, już przez 2 lata się znaliśmy, zaproponował mi współpracę. I wtedy wszystko rzuciłam, korpo. Aż tak. I przyłączyłam się do tego pomysłu. I oczywiście moi rodzice, którzy może nawet nie cię oglądają, nie byli z tego powodu zadowoleni. Ale wyobrażam sobie, ale powiedz, czy organizacja eventu dla startupów dawała ci stabilizację finansową na tyle, żeby móc rzucić Tak, dlatego, że ja byłam zatrudniona w tej firmie. Byłam zatrudniona w tej firmie i oprócz tego, że robiłam Startup Weekend, robiłam też jeden z pierwszych akceleratorów startupowych w Warszawie, w Polsce. A więc mieliśmy tam duże plany i też ten fundusz inwestował w startupy. Ten fundusz już zniknął chyba, albo nie wiem, co się z nim dzieje, nie jest jakimś ważnym graczem. Natomiast w tamtym momencie był istotnym graczem i muszę ci powiedzieć, że była jedna rzecz i myślę, że to jest w ogóle super doświadczenie dla mnie osobiście i wiele osób może się z tego skorzystać, które chcą gdzieś wskoczyć, ponieważ po jednym weekendzie, kiedy organizowałam Startup Weekend i byłam organizatorką, ja poznałam najważniejsze osoby w tamtym czasie z tego świata startupowego. No tak, bo i oni mnie znali, ponieważ ja organizowałam, więc było im łatwiej mnie jakby poznać, no bo zapraszali mentorów i uczestników, którzy byli wspaniali i dzisiaj co uczestnik tego pierwszego Startup Weekendu, to startup, to wielki projekt, to wielkie pieniądze za tym. A więc to były cudowne czasy, kiedy ta grupa była bardzo mała, dało się wszystkich poznać i mam wrażenie, że ten jeden weekend zmienił moją pozycję w tym świecie. Więc każdy, kto chce gdzieś skoczyć, zróbcie coś dla społeczności, zróbcie coś dla ludzi, będą was znać, będzie łatwiej. To jest też w jakiś sposób pokazanie, że dało się coś, że coś się zrobiło, że za osobą idzie jakaś wartość. No tak, ale teraz tych spotkań dla startupów jest bardzo dużo, tak. Tych społeczności jest bardzo dużo. Czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby dokonywać wyborów, tak? Do której społeczności należeć, gdzie szukać tej prawdziwej wiedzy, a nie takiej wiedzy sprzedażowej, znaczy a nie jest takiej sprzedaży, tak? Produktów czy usług. Oczywiście ja w ogóle nie wierzę w to, że są jakieś złote rady. Każdy musi znaleźć swoją ścieżkę, są różne czasy i tak dalej. Ja byłam w danym czasie, w bardzo specyficznym czasie, z bardzo czas, miejsce, zagrał rolę ludzi, których wtedy poznałam. Natomiast nie ma już tego czasu, nie ma tych miejsc. W ogóle scena startupowa wygląda inaczej. Natomiast ja zawsze się kieruję jedną rzeczą, żeby szukać miejsc, gdzie są ludzie, których szukacie, którzy są, nie wiem, waszymi ludźmi, którzy są... dzielą wasze wartości, sposób patrzenia na świat i z tymi ludźmi można dużo rzeczy później ciekawych robić. No tutaj też zasługa Artura Kolesińskiego, bo po tylu latach działalności Aula Polska wciąż na tych spotkaniach są tłumy osób, tłumy ludzi. Tak, więc... Byłem ostatnio na spotkaniu ich teraz właśnie na przełomie jesieni i zimy i przez wszystkie godziny tłum, sala nabita. W zasadzie sami faceci, co też było specyficzne, ale do ostatniej prelekcji pełna sala. Szacun za to. Więc fajnie, że jest też to ciągłe, tak? Mm-hmm. Że to się dzieje. To jest wartość też. Też jest ogromna wartość w tym, że ta społeczność się rozwija, ma nowych członków, być może podejmuje nowe tematy. Dawno nie byłam na Auli, bardzo dawno. Będę musiała odwiedzić. Powiedz, znalazłaś tę społeczność. Dlaczego wyjechałaś z Polski, skoro ta społeczność była? Wiesz co, to było
2007, a ja wyjechałam z Polski 2017, czyli 10 lat później, no tak, więc no tak, powiedzmy szczerze, jakby to trochę czasu. Ja wyjechałam z Polski z takich kilku powodów. Jeden największy powód jest tajemnicą, okay. Więc go nie będę zdradzała. Natomiast drugi taki powód był taki, że ja właśnie z tym Commodore 64 na tej swojej wsi podlaskiej, a nie podwarszawskiej, a to też jest pewnie różnica, zawsze podróżowałam palcem po mapie. Ja zawsze chciałam gdzieś wyjechać i ja dużo podróżuję i w wielu miejscach byłam, ale czułam, że chciałabym pomieszkać trochę za granicą. Więc to było jakieś takie dawne, takie marzenie gdzieś tam dawno zakopane. I w pewnym momencie, kiedy zdecydowałam się, że odchodzę jako prezeska z Giggers Carrots, że przekazuję fundację komuś innemu, to był taki idealny moment, bardzo rzadki w moim życiu, kiedy nikomu nic nie obiecałam, nic nie zaczynałam. Byłaś wolna. Byłam wolna i wtedy sobie pomyślałam, że super. To wyjeżdżam. Więc to był ten drugi powód, który był dosyć taki też istotny. A trzeci powód jest taki, że mój obecny partner nie jest Polakiem i musimy sobie gdzieś znaleźć miejsce, gdzie będzie nam dobrze i będziemy mogli się oboje rozwijać zawodowo. To o tej zagranicy za chwilę jeszcze powiemy, ale ja chciałbym wrócić w takim razie do Geek Girls Carrots i opowiedzieć ci o tym, jak ja się dowiedziałem o tej organizacji. A, super. To było 2 lata temu. Nawet koledzy też wtedy, którzy tutaj są i realizują ten program, mieli możliwość usłyszeć o niej. To było, poznaliśmy się w Berlinie z tą organizacją. Była tam dziewczyna, która ze Szczecina pochodziła? Paulina Bagińska. Dokładnie. I założyła, ona stworzyła taką chyba aplikację, tak? która pomagała punkty za treningi fitness. Tak, ona nadal robi różne aplikacje dotyczące fitnessu, i bo jest trenerką i się tym bardzo interesuje. Tak, to była fantastyczna sprawa. Wiadomo, że jeżeli chodzi o fitness, to jest tak, że masz tę kartę, albo ją sobie kupujesz, albo dostajesz z pracy i często ludzie już po samym zakupie tej karty i stroju na siłownię odkładają to wszystko, bo czują się już zwolnieni z obowiązku ćwiczenia, czyli tego, co powinno być zasadą posiadania tych wszystkich benefitów. A ona jeszcze motywuje posiadaczy tych kart przez to, że ludzie zdobywają punkty za konkretne treningi, które potem mogą wymieniać na przykład na jakieś, nie wiem, bonusy w pracy, bilety do kina itd., itd. I ona powiedziała właśnie, że dla niej bardzo ważnym etapem w rozwoju jej kariery było właśnie przystąpienie do Geek Girls Carrots. Muszę powiedzieć, że takich historii ja mam dużo. To są rzeczy, mój jeden z kumpli powiedział, że my społecznicy mamy taki narkotyk, jak widzimy, że to, co robimy ludziom, pomaga w życiu, naprawdę pomaga w życiu. Mhm. I ja mam bardzo dużo takich zachowanych e-maili właśnie z historiami. Kamila, my się nie znamy osobiście, ale przez to, że stworzyłaś tę organizację, ja się nauczyłam programować, ja zaczęłam nową pracę, mam nową karierę, zarabiam dużo kasy, poznałam świetnych ludzi, dzięki. Mhm. I to jest to, dlaczego tak długo i tak dla mnie ważny jest ten projekt, bo on naprawdę wspiera ludzi w rozwoju. Czy są takie cele, które sobie założyłaś, tworząc Geek Girls Carrots, których nie udało ci się zrealizować? Wszystko mi się udało zrealizować, ponieważ ja założyłam Geek Girls Carrots jako mój poboczny projekt po godzinach. Po sobie pomyślałam, zrobię coś dla dziewczyn. Nigdy tam nie było wielkiej strategii i wielkiego planu na rozwój. Rynek mnie pociągnął, świat nas pociągnął do rozwoju. Nie było tam wielkiego planu. Ja mogę teraz dopisywać różne historie. No właśnie, to dopiszmy w takim razie, co było najtrudniejsze dla ciebie, kiedy w procesie prowadzenia, przewodniczenia tej fundacji. Ja myślę, że ja dorosłam jako kobieta, jako osoba z tą organizacją, że wiele rzeczy na początku bardzo podchodziłam naiwnie, nic z tym złego. A ile miałaś lat, kiedy zakładałaś ją? 27 chyba. No, nie pamiętam teraz, musiałam sobie policzyć szybko. Natomiast wydawało mi się, że jak ja robię dobre rzeczy, dobre społeczne rzeczy, to ludzie będą za to wdzięczni i będą mnie lubić, a to nie jest prawda.
bo jak człowiek jest aktywny i działa, to zawsze się znajdzie grupa ludzi, którym nie odpowiadasz, twoja idea, twój sposób działania nie odpowiada. No. Tego się nauczyłam, ale byłam bardzo zdziwiona, więc to uważam, że takie trochę to było naiwne. To jest jedna rzecz, relacje międzyludzkie, ustalanie relacji międzyludzkich, negocjacje różnych rzeczy, wracanie do tego, wielka szkoła zarządzania ludźmi, wielka szkoła leadershipu dla mnie. Bardzo dużo rzeczy się nauczyłam o sobie, o tym, jak ja się postrzegam, jak się dobrze komunikuję, a jak to naprawdę źle robiłam. Więc takie rzeczy się nauczyłam, natomiast założeń wielkich na początku nie miałam. Ta organizacja w pewnym momencie miała 100 wolontariuszek i byłyśmy obecne w 33 miastach w 15 krajach. Wow. Więc ten ogrom tych ludzi, kontaktów i różnych projektów był dosyć duży. Ja się uczyłam wszystkiego w locie. Okej. Okay. Konflikty pojawiały się? Tak, oczywiście. Pojawiały się i się pojawiają. Teraz się nauczyłam, że to jest normalna część pracy, tak, zawodu, prowadzenia wszystkich projektów z ludźmi, że te konflikty są, pojawiają się i one bardzo dużo mówią, co możemy zrobić lepiej następnym razem. A jeśli chodzi o projekty, które realizowałyście w fundacji, to z którego jesteś najbardziej zadowolona? Chyba nie mam swojego ulubionego. Jestem zadowolona z tego, że nowe prezeski, które przychodzą, prowadzą ten projekt lepiej niż ja. Jakbyś określiła cele teraz fundacji? Celem fundacji jest przyciąganie kobiet do nowych technologii. Natomiast teraz mierzymy się z celem takim, żeby nie pomagać tylko dziewczynom na poziomie takim zmiany kariery, na początkującym, tylko jest tak zwany mid-career, czyli dziewczyny, które są już w technologiach i one też potrzebują pewnego rodzaju wsparcia. I dla nich oferta jest najmniejsza na rynku, więc chcemy, takim wyzwaniem jest dla nas to, żeby rozszerzyć naszą ofertę dla tych osób, które już są w technologiach i potrzebują wsparcia. I ja mam taki projekt, pomysł na projekt, żeby wprowadzić więcej leadershipu i uczenia się tak zwanych life skills dla dziewczyn, żeby z tymi umiejętnościami twardymi, technologicznymi szły też umiejętności miękkie i wtedy będą świetne. Wtedy będą szybciej awansować, iść do góry i będą stawały się realnymi role models dla ludzi, a tego się nauczyłam w Stanach właśnie. Jakie umiejętności miękkie byś wskazała jako takie najbardziej istotne, takie, których najbardziej brakuje? Ja zaczęłam nazywać to umiejętnościami życiowymi i to jest zgodnie z Międzynarodową Organizacją Zdrowia, która około 2000 roku wyznaczyła, jakie to są umiejętności przyszłości, które są ważne w rozwoju każdego człowieka i na tym się opieram. Jest tam grupa umiejętności, jest to radzenie sobie ze stresem, jest to rezyliencja. Rezyliencja? Tak, czyli uczenie się odporności, wykształcenie odporności psychicznej podczas trudnych dla nas sytuacji. Okay. Czyli jest trudna sytuacja, po której możemy się załamać, a może być trudna sytuacja, z której przede wszystkim wyciągamy lekcje dla siebie. To łatwo jest powiedzieć. Czyli nie? Taki mięsień ćwiczymy. No tak, wiesz, to jest trochę tak, jak się mówi, że kryzysy cię mogą powalić albo mogą cię wzmocnić, bo się potem podniesiesz. Tylko że jak ten kryzys w końcu przychodzi, nawet gdybyśmy to powtarzali, to nie mamy narzędzi wypracowanych. No właśnie, i dlatego chodzi o to, żeby mieć te narzędzia, żeby na małych kryzysach z góry użyć przygotowywać się do tak, kryzysu. Żeby mieć narzędzia, bo to są kwestia narzędzi. To jest też zarządzanie stresem. To jest empatia, to jest komunikacja międzyludzka. I jak sobie wyobrazisz, że umiesz dobrze zarządzać stresem, że umiesz dobrze zarządzać różnymi relacjami z ludźmi, że też pracujesz nad swoją kreatywnością, to gdziekolwiek cię włożymy, czy w polityce, czy w mediach, czy w technologiach, poradzisz sobie. A higiena cyfrowa? Wiesz, bo w jednym z wystąpień twoich opowiadałaś o tym, jak w pewnym momencie swojego życia oczyściłaś swoją przestrzeń prywatną z bodźców cyfrowych. Słuchaj, ja nigdy nie wróciłam do nich. No właśnie, wiesz, ja na przykład mam taką zasadę, że o 22 wyciszam telefon, to znaczy jest ten tryb nocny, który sobie tam odkładam, telefon jest poza sypialnią, absolutnie nie może wchodzić do sypialni na noc, bo to zaburza tę przestrzeń prywatną. No tak, i staram się przed przyjściem do pracy nie odpalać Twittera, Facebooka czy czegokolwiek. Wiesz co, ja jestem ekstremalnym przypadkiem. Dzwoniłeś się do mnie, oczywiście nie odebrałam, bo ja nie słyszę żadnych dzwonków nigdy. Okej, masz wyłączone powiadomienia. Po prostu ja nie mam żadnego, mój telefon nie wydaje żadnych dźwięków.
Oprócz banku. Dobre. Oprócz banku. Oprócz banku, bo jak w banku się będzie coś działo, to może chcę wiedzieć, ale bank rzadko wysyła mi powiadomienia, tylko jak płacę, więc to jest jakby oczywiste. Więc ja mam wszystko wyciszone, nie mam żadnych notyfikacji i tak zostało. Do tego jeszcze nie... używam poczty, używam Facebooka, Twittera bardzo rzadko zaglądam. Na LinkedInie ludzie piszą do mnie, dzięki, że piszecie, kiedyś odpowiem. Nie, odcięłam bardzo dużo różnych rzeczy, dlatego dużo medytuję i mieszkam teraz na wsi w Szwajcarii, w górach, nad jeziorem i ta natura jest bardziej dla mnie atrakcyjna niż świat cyfrowy. Kurczę, super, ale rozumiem, że mimo tego wyłączenia świata cyfrowego, to masz pewne godziny, powiedzmy, w których skupiasz się na pracy i na... czy nie? Możemy o tym porozmawiać, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ja wyjechałam do Berlina na rok, żeby odpocząć. Znaczy ludzie wyjeżdżają na Bali albo w Bieszczady, a ja pojechałam też na B, ale do Berlina. I ja po prostu się odcięłam od wszystkiego i nie pracowałam przez ponad rok. To podziwiam, że miałaś taką możliwość. Tak, miałam taką możliwość, taki luksus i bardzo mało korzystałam z komputera, z Facebooków i tak dalej. Przez to zgubiłam ten nawyk takiego śledzenia, patrzenia, sprawdzania i tak dalej. I nigdy już do niego nie wróciłam. Teraz przeprowadziłam się do Szwajcarii. Mieszkam sobie na tej wsi, gdzie mam bardzo mało bodźców i bardzo mało korzystam z tego. To z czego żyjesz? Prowadzę warsztaty i szkolenia. Okej. Okay. Z umiejętności właśnie życiowych. Jestem nauczycielką mindfulness, a jestem nauczycielką przemawiania publicznego i pitchingu dla startupów, a teraz wprowadzam nowy projekt, który był już pilotaż, zrobiliśmy w Atenach, a teraz będziemy robić pierwszą edycję w Polsce, który się nazywa Mindful Leadership Program. Słuchaj, to kiedy... Więc moje warsztaty są tak, że ja wyjeżdżam 2 razy w miesiącu na mój warsztat, a w międzyczasie mogę nic, znaczy wyciszać się, bo przygotowuję się merytorycznie. Cudownie. To do tej Szwajcarii wróćmy w takim razie, kiedy wstajesz rano i nie wiem, spróbuj opisać nam, jak wygląda przestrzeń naokoło twojego domu, kiedy gdybyś mogła wyjść z budynku i zobaczyć to jezioro. Nie, to ja może zacznę od tego, że my mieszkamy na górze, znaczy na wzgórzu, a z widokiem na jezioro i na góry. Jak się dobrze wyjrzy, to widzimy Mont Blanc. I wstaję rano, zawsze mnie budzi słońce, bo mam wschodnie okno i mam takie wysokie łóżko kupione, więc słońce mnie budzi i ja patrzę, jakie są kolory podczas wschodu słońca. I jak jest to lato, to jest 5 rano, no teraz jest później. Budzę się, patrzę, jak jest wschód słońca, później sobie zasypiam. Wstaję około 10-11, bo wtedy jakby się rozkręcam i w zależności, jaki mam dzień, albo idę pobiegać, albo sobie medytuję, albo czytam książkę. I gdzieś około 12 siadam do pracy. Oczywiście jak wyjdę, to też widzę jezioro i górę. Ale mieszkam w pięknym miejscu teraz i ta przyroda jest przepiękna. To jest najpiękniejszy teatr każdego dnia. Inny. I co te fioletowe krowy z napisem Milka? A właśnie nie, no bo my mieszkamy w małej miejscowości, ale jednak no wśród zabudowy nie mieszkamy. Mamy winnicę, ale nie mamy krów dookoła. Mamy winnicę, ale nie mamy krów dookoła. Ja, no tak. No, współczuję w takim razie. Kiedyś zapytałem Julię Krzysztofiak-Szopę, szefową Fundacji Startup Poland, jakie cechy szwajcarskiego charakteru, szwajcarskiej przedsiębiorczości by przełożyła do Polski. Nie wiem, nie zgadłabyś, jakie udzieliła odpowiedzi? Nie mam pojęcia, bo jeszcze się... Ja w Szwajcarii jestem fizycznie, ale biznesowo jednak jestem w innych krajach. Dzwony kościelne. Tak. Powiedziała, że dzwony kościelne są, że dzwony kościelne by przełożyła, ponieważ one wyznaczają rytm dnia. Każda miejscowość ma tę swoją wieżę kościoła, który i... Też mamy. Tak, i ten dzwon wybija godziny i to daje taką regularność, punktualność, wyznacza punktualność i wyznacza porę dnia. I ty wiesz, która jest godzina zawsze. Tak, w ogóle po ruchu w naszym miasteczku wiadomo, która jest godzina. Kiedy samochody, wszyscy o 17 wracają, o 17.30 jest cisza. Wszyscy wrócili i już jest cisza na ulicach i znowu samochody nie jeżdżą. Ja mam problem trochę, bo mam trochę inną naturę i idę na polski obiad o 14.15, gdzie nie ma, wszystkie knajpy są zamknięte, bo lunch jest od godziny 12 do
No, max 14. No, ale jak wstajesz o 11, jak powiedziałaś, no to wiesz. Więc akurat mi lunch taki wypada nie o 12, tylko właśnie o 14 wychodzę i nic nie ma, więc zaczęłam gotować. Wiesz, też super pomysł. Jak ja zacząłem gotować, to stałem się wege. A ja też wegańsko tylko gotuję. A z jakich przepisów korzystasz? Głównie z jadłonomii. Dokładnie, tak, ja też. Ale jak tęsknię za polską kuchnią taką prawdziwą, bo niestety w Szwajcarii zawsze mi to myślę, że chcemy się wyjechać w świat, a jak jestem w świecie, to tęsknię za Polską. Czasem muszę sobie ugotować coś polskiego, wtedy z kwestii smaku. A czego ci brakuje najbardziej z takich smaków z Polski? Ostatnio było święta i nie ma śledzi. A, nie ma śledzi w Szwajcarii? Nie ma śledzi. Ja ich nie znalazłam. Okay. Może są, ale są polskie sklepy, ale niestety jak się zorientowałam, to już było za późno na przesyłkę online. Więc mi brakuje, znalazłam kapustę kiszoną, ale śledzi niestety nie znalazłam. Szkoda. No dobrze. Szwajcaria to jest to miejsce, w którym jesteś teraz. Z Polski wyjechałaś do Berlina. Tak. A co było po drodze? Stany? Nie. Stany były wcześniej. Ja byłam w Stanach na tym programie bardzo krótko, bo to był niecały miesiąc. I te Stany mnie zmieniły bardzo. Co takiego się stało? Ja wielokrotnie byłam w Stanach, ale nigdy nie byłam w Stanach na jakimś programie, który by mnie czegoś uczył. Stany mi otworzyły oczy, że my w Europie myślimy o hard skills, czyli myślimy o tych wszystkich umiejętnościach technicznych, że musimy być dobrzy w tym i w tamtym, a Amerykanie cokolwiek, czegokolwiek się nie tkną, to oni bardzo mocno uczą leadershipu wszędzie. Ja spotkałam się z 400 różnymi organizacjami non-profit w różnych stanach, bo tam byłam w 4 różnych stanach i wszędzie uczą mocno leadershipu. I to jest tak oczywiste jak nauka pisania i czytania. I jeżeli to jest projekt dla bezdomnych, czy to jest projekt dla dziewczynek, które właśnie, nie wiem, zajmują się stolarką, tak naprawdę wszystkie te programy są o leadershipie. Mhm. O dawaniu ludziom umiejętności życiowych. Tak, żeby gdziekolwiek się nie znajdą w różnych sytuacjach, potrafili sobie w życiu poradzić. I przyjechałam do Europy i powiedziałam, okej, my w tych carrots naszych robimy te hard skills, ale przecież te dziewczyny bez dodatkowych umiejętności, co z tego, że będą miały programować, jak nie będą miały przybicia, pewności siebie, nie wiem, większej widzenia, jak rozmawiać z ludźmi, jak negocjować i tak dalej, to daleko nie zajdzie. Więc ja poczułam, że ja, tak już miałam wcześniej przebłyski, że ja chcę trochę zmienić, chcę wyjść trochę z technologii, a być bliżej ludzi. I wtedy w tych Stanach się przekonałam, że tego nam brakuje w ogóle nie tylko w Polsce, ale w Europie i że ja się chcę tym zająć i w sumie się teraz tym zajmuję. No super, wiesz, no, być może dlatego właśnie taki działający od kilku lat w Polsce Leadership Academy Program profesora Cezarego Wójcika ze Zgiechu chyba właśnie jest tak popularny i tak wielki ma wpływ na uczestników, którzy w nim uczestniczą, zawsze mówią, że to jest taki life-changing experience, że to jest coś. Fajnie, że to wspominamy, bo dzisiaj rano się spotkałam z moją koleżanką i o tym rozmawiałyśmy w programie. Tak, właśnie, że to jest niesamowite doświadczenie. Ludzie o tym mówią tak zafascynowani tym doświadczeniem, że aż zacząłem się zastanawiać. No i właśnie, ja mam wrażenie, że ten program, nie jestem w 100% pewna, ale mam wrażenie, że on jest zbudowany na amerykańskich różnych doświadczeniach i programach. Tak. I w tych Stanach, jak byłam, to bardzo mocno widziałam, jak to się robi, jak to się buduje, jakie to jest ważne, a do tego tym razem w Stanach, ponieważ tam byłam 10 lat wcześniej w Krzemowej Dolinie, w różnych miejscach, ale pierwszy raz byłam tym razem w DC, w Washington DC i tam byłam na spotkaniach z politykami i różnymi społecznikami, którzy tłumaczyli, jak działa amerykański system, jak działa trzeci sektor dokładnie w Stanach. I to mi też bardzo mocno otworzyło oczy na to, dlaczego Europa nigdy nie będzie Ameryką. Okej, okay. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że mam totalnie inny system podejścia, nawet do trzeciego sektora. W Europie mamy instytucje, które zajmują się problemami społecznymi, a Stany nie mają instytucji, tylko dotują trzeci sektor. Mm-hmm. Kiedyś słyszałem, jeszcze raz. Powiedziałaś o tym, że czy mogę powiedzieć, że ty teraz jesteś mentorką dla wielu osób. Chciałem z tobą porozmawiać też o tym, o systemie mentoringu w ogóle. Czy ty miałaś jakichś mentorów w swoim życiu, którzy tobie pomogli? Jasne, oczywiście, że miałam mentorów. W takim razie, który element z programów mentorskich tobie najbardziej pomógł? Ja nigdy nie byłam na programie mentorskim, więc nigdy to nie był strukturyzowany
jakiś program, natomiast otaczałam się zawsze ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie, których podziwiałam. Taki miałam w ogóle zasadę, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy i mieszkałam w akademiku, że ja muszę mieszkać w tym akademiku z najmądrzejszymi i najładniejszymi dziewczynami. Najmądrzejszymi i najładniejszymi tak. dziewczynami. Świetna, proszę, nalej ci jeszcze wody. To jeszcze ci zapytam, w którym akademiku mieszkałaś? W Sabinkach. W Sabinkach, okej. Okay. Staram się być wśród ludzi, którzy, tak samo jak trafiłam na aulę, tam czułam, że ja tym ludziom nie dorastam jeszcze do pięt. I dlatego oni się tak bardzo mi podobali, bo oni byli 10 kroków przede mną i na tej ścieżce, na której ja chciałabym być. Więc ja zawsze się otaczałam ludźmi, którzy są ode mnie po prostu mądrzejsi, bardziej doświadczeni. I muszę powiedzieć, że ja nie miałam takiego może jednego mentora, ale właśnie takie czasami krótkie rozmowy, czasami to jest jedno zdanie od kogoś, ale jak się jest wśród takich ludzi, no Kubuś Puchatek powiedział, że trzeba chodzić w te miejsca, gdzie piosenki, wiersze latają, no po prostu trzeba tam być. Tak. Powiedziałaś, że starałaś się otaczać najmądrzejszymi, najładniejszymi dziewczynami. Tak. Dlaczego najładniejszymi? To bo najmądrzejsze, najładniejsze kobiety to są te kobiety, które idą przeważnie do przodu. Kiedyś Stefania Grodzieńska, taka no jeszcze przedwojenna aktorka i piosenkarka, powiedziała, że powiedziała dokładnie to, co ty powiedziałaś, tylko inaczej. Powiedziała, że zawsze, że ona nigdy nie czuła inklinacji do tej samej płci, natomiast zawsze otaczała się osobami, które jej się podobały. Ale chyba wszyscy tak robimy, no bo lubimy przecież estetyki, tak, ładnych ludzi. Tak, ja lubię ładnych ludzi i uwielbiam piękne kobiety. I to jest dokładnie, i to jest... Dobrze, program, wracamy do... Nie byłaś w żadnym programie mentorskim. Więc nie byłam w takim programie ustrukturyzowanym mentorskim, natomiast wiele ludzi ciekawych spotkałam, bo starałam się zawsze chodzić w te miejsca, gdzie ci mądrzy i fajni ludzie są i z tych różnych rad, rozmów, raczej to właśnie nie rady, tylko rozmowy i takie luźne spotkania dużo bardzo mi pomagały. Czasami mając problem na przykład w organizacji, umawiałam się z konkretnymi osobami, żeby przegadać swoje problemy i posłuchać różnych opinii dookoła, więc staram się otaczać takimi ludźmi. To ma duży wpływ. Ja sama byłam mentorką w kilku programach. Muszę powiedzieć, że czasami myślę, że ten mentoring nie jest dobrze wykorzystywany. Ja czułam, że czasami tracę czas, bo osoby, które się ze mną spotykają, lubią ze mną spędzać czas, rozmawiać, ale tak naprawdę... Nie ma pomocy jakiejś. Nie ma przełożenia, nie ma akcji, nie ma działania. I ja zauważyłam, że często te mentoringi, w których ja brałam udział, nie mówię, że to jest w ogóle cecha mentoringu, ale może miałam takie szczęście, że kończyło się na tym, że rozmawiamy, a nie ma działania. To jest pytanie, to jest pytanie też, na jakim poziomie to jest mentoring. Kiedyś Aniela Hejnowska, członkini zarządu Microsoftu obecnie w Polsce, opowiadała, że dla niej najważniejszy był taki, był taki program mentorski, w którym uczestniczyła jako ta... powiedzmy uczennica, w którym ona już była na wysokim stanowisku menedżerskim i miała jako mentorkę ówczesną prezeskę Sanofi Aventis. I mówiła, że bardzo jej się to podobało, bo ona miała taki... Aniela była wtedy chyba w zarządzie już jakiejś firmy technologicznej i to wsparcie ze strony mentorki pozwalało jej na przykład na konsultowanie pewnych dylematów biznesowych, ale już bardzo konkretnych. Tak. Ja do takich rzeczy wyszukiwałam osoby ze swojego networku, żeby porozmawiać. Natomiast wcześniej, jako młodsza osoba, byłam zawsze za słaba, żeby gdzieś się do takich dostać. Więc tak. Ja nie miałam takiego doświadczenia, a później jak w Carrots się dużo rzeczy bardzo szybko działo, nie miałam czasu, żeby przystępować. W ogóle mówiłam nie nawet dla Akademii, tej, o której wspominaliśmy, powiedziałam nie, bo byłam zajęta czymś innym w tamtym czasie, nie mogłam się poświęcić na to czasu. Więc mówiłam nie takim programom, natomiast myślę, że one dużo, ale chciałam w nich kiedyś uczestniczyć, ale nie były one dla mnie wtedy dane. A później się musiałam uczyć. Nie miałam czasu później na nie, bo wydawało mi się, że ta bieżączka jest ważniejsza. Ja myślę, że taka otwartość, znaczy taka totalna otwartość musi nastąpić w takim. Chociaż wiesz co, nie. Kiedyś miałam mentorkę, a to jest dobry pomysł. To ja miałam kiedyś mentorkę, która jak powiedziałam o swoich rzeczach, które chcę zrobić, to powiedziała, że trochę to bez sensu, bo już Olga Kozierowska robi rzeczy dla kobiet w Polsce.
I wtedy sobie pomyślałam, że to może ja będę robiła rzeczy jednak po swojemu. Jasne. Ale mimo wszystko jesteś razem ze mną zresztą w grupie oceniającej też startupy i pomysły kobiet, które zgłaszają się do konkursu Bizneswoman Roku w Fundacji Sukces Pisany Szminką. Z tymi konkursami biznesowymi to też jest tak, że trzeba mieć pewną umiejętność wybierania tych, które są właściwe, aby się do nich zgłosić. Tak, ja uważam, że konkursy znowu są bardzo ważne, żeby w nich brać udział, ponieważ konkursy są bardzo dobrym narzędziem PR-owym. To jest pokazanie się i miałam takie wrażenie, że jak się właśnie wygrywa konkurs, dostaje się nagrodę, jest to pewne pokazanie credibility, że się coś osiągnęło i wtedy się zostaje zaproszonym w różne inne grona, poszerza się network i tam różne rzeczy się dzieją. Więc uważam, że jeżeli ktoś chce pracować nad PR-em, a na przykład nie ma dużych budżetów na to, to aplikowanie do takich konkursów naprawdę bardzo pomaga w publicity. Mhm. Mówimy dużo o sukcesach. To jest tak, żeby na koniec, żeby nie było tylko tak słodko, zastanawiam się, czy jest, ale mówiliśmy trochę też o kryzysach, czy jest jakieś takie wydarzenie biznesowe, o którym możesz powiedzieć, że nie było udanym nie było udanym przedsięwzięciem, ale czegoś cię nauczyło? Znaczy bardzo dużo rzeczy mnie nauczyło, natomiast mówiłem o odejściu, że to jest mój sukces, ale też to jest trudna decyzja. Że człowiek występuje z czegoś, odchodzi i nie wie, czy jeszcze mu się coś w życiu uda. Czy właśnie to był ten projekt, to zwane 5 minut i to jest koniec. Ale czy na przykład wyjście z fundacji, tak? Tak. I to jest pytanie, czy to już to? To już koniec? I czy ja będę mogła żyć bez tego? Czy ja będę mogła być po prostu Kamila Sidor, kropka? Bo wiele osób, myślę sobie, że gdybym ja był w takiej sytuacji, to bym sobie pomyślał, dobra, odchodzę z prezesowania, ale na przykład w Radzie zostanę, żeby tutaj jeszcze kontrolować. Myślę sobie, że może to jednak nie jest dobre takie pozostawanie. Ja wiedziałam, że jak zostanę za blisko, to nikt nie rozwinie swoich skrzydeł. To jest zawsze będzie patrzenie, czy mi się podoba, jaką minę robię. Oczywiście jestem na swojej fundacji, kiedy ona mnie potrzebuje, ale to fundacja musi powiedzieć, że ode mnie czegoś chce. I uważam, że żadna liderka i żaden lider nie rozwinie skrzydeł w tej fundacji, jak ja tam będę się kręcić, więc muszę się nie kręcić. To jest oczywiste, w sumie tak. Więc jeżeli mówisz o takich porażkach, to jest, ale też miałam kilka projektów, które zaczęłam i które nigdy nie wyszły. Więc jest tam szereg różnych pomysłów, gdzie zabrakło mi siły, energii, żeby pociągnąć te rzeczy. I co mnie to nauczyło, że właśnie między innymi uczyło to, że wymyślanie marketingu i myślenie o marketingowaniu i nazwie przez pół roku to jest słaby pomysł. Najpierw trzeba zacząć coś sprzedawać, coś oferować, coś organizować, coś robić, a później zastanowić się, jak to nazwać, bo to jest drugorzędne moim zdaniem. To jest piękne podsumowanie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Kamila Sidor, twórczyni Geek Girls Cards, fundacji, która fantastycznie działa, wspiera kobiety, dziewczyny w nowych technologiach, w technologiach teraz również, jak powiedziałaś, wsparcie w tych umiejętnościach miękkich, ale przede wszystkim w tym, żeby być liderem, liderką. Tak, dopiero to zaczynamy, więc to jeszcze raczkuję, jeszcze bym nie powiedziała, że karotki wspierają dziewczyny w liderstwie, ale mam nadzieję, że też to wprowadzimy do naszego programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Dobrowolski, ja też wam dziękuję za uwagę i od razu zapraszam was w najbliższy poniedziałek, 20 stycznia, gościem o godzinie 19 będzie Andrzej Puncewicz, człowiek, który rzucił wyzwanie Wielkiej Czwórce i stworzył wielką firmę doradczą Credo, która stała się jednym z czołowych graczy na rynku doradztwa i konsultingu w Polsce. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dzięki.